Witajcie moi kochani. Tutaj chcę nagrać taki króciutki filmik, bo tutaj przychodzi do mojej seniorki taka pani, co każdy wtorek i ona tam z nią będzie siedziała, a ja chcę sobie może na rower pojechać do parku. No i tak sobie na ławeczce posiedzę, objadę rundkę tego stawu tam, który jest. No ale co tutaj u mnie słychać? Tak jak już wiecie, po śniadaniu przyjeżdża Pflegedienst, czyli te pielęgniarki, no i żeby podać te leki mojej seniorce. No i oni czekają, aż ona to wszystko połknie. Ona ma takich 5 tabletek, dwie takie dosyć spore, reszta takie mniejsze. No i później jeszcze jako szóstą dostaje taką tabletkę do ssania. No i wyobraźcie sobie, że moja seniorka postawiła już trzeci dzień opór, że ona tego brać nie będzie. Ona tego nie weźmie. Więc właśnie te pielęgniarki, bo tutaj jak przyjeżdżają w ogóle mężczyźni, to ona od razu bierze to w garść, połyka i jeszcze z nimi chce dyskutować. Ale oni nie mają czasu, bo oni mówią, że oni mają tylko 2 minuty na każdego seniora i on musi już lecieć, jechać, nie? No dobrze. No i słuchajcie, teraz właśnie 3 dni pod rząd, no to jedna pielęgniarka, ja tak specjalnie nic się nie wychylałam, że może ja później podam czy coś, niech oni robią swoje. I widzę, że ona naprawdę nie potrafiła sobie z nią poradzić. No niby wykwalifikowane pielęgniarki, tak jak to się mówi. Niemki, tak. No jedna tutaj przyjeżdża, ja przypuszczam, że ona jest Polką. No, mnie intuicja nie myli, ale absolutnie niech ona dalej udaje, że nie jest Polką. To jest takie głupie, takie... Nie chcę już tego komentować. No i tamta zaczęła wydzwaniać i mówi, że do lekarza zadzwoni, że do doktora, że do córki zadzwoni i tego, nie? Nie wiem, gdzie ona dzwoniła, a ta się uparła i powiedziała, że ona tego nie weźmie, tych leków. No i ona już w końcu, już widzę, że aż się ponsowa robi. I tak na mnie patrzy, nie? Takim błagającym wzrokiem, ale już i wściekłym. I tak zawołała mnie do drzwi i się zapytała mnie, czy ja może mogę przypilnować, żeby ona wzięła te leki. A ja mówię, że no spróbuję, nie? No i później to słuchajcie, ona dopiero gdzieś tak o 12 przed obiadem namówiłam ją, skłoniłam ją, żeby wzięła te leki. Ale wiecie co? Dobra, zaraz to dokończę. Następnego dnia przyjeżdża właśnie ta pielęgniarka, która udaje Niemkę. No i też już się poci na czole, już ona nie wie, co ma zrobić i tak dalej. No ale ja zaczęłam jakoś tak mówić, bo na takim znowu błagającym wzrokiem następna tak patrzy na mnie. No i tak usiadłam i tam zaczęłam jej tłumaczyć, że to jest dla jej zdrowia, że córka kupiła te leki, że ona musi je zażyć, że córka wie, że to są te leki, które ona musi zażyć. Ja też sprawdzam i tak dalej. No wiecie o co chodzi. No i ona w końcu taka wściekła, wzięła te tabletki. No i no oczywiście ja mówię, że żeby wzięła tak sukcesywnie. Najpierw jedną albo dwie i potem niech ona weźmie resztę i na spokojnie ona ale srułę, że tak, że wszystko na spokojnie, wszystko spokojnie. No i udało się wziąć. No i dzisiaj znowu przyjechała ta udająca Niemkę i znowu ta sama akcja. Ale wiecie co, ja wyszłam. Ja poszłam tam do takiego pomieszczenia i słyszę, jak ona się z nią tam, to znaczy ona tak się z nią, tak nie wojowała z nią, tylko ona tak delikatnie, ona po prostu nie wiedziała w ogóle, ona nie miała podejścia, ona w ogóle nie miała podejścia i tak stęka i stęka. No i tak wyszłam z tego pomieszczenia, ja mówię do mojej seniorki, no to już, raz, dwa, trzy. Ciach, ciach, ciach i po sprawie, nie?
I ona, ach! I tak machnęła ręką i ona wzięła. A tamta, że ręce tak złożyła, że dzięki, że ona musi już lecieć. Ale wiecie co, tak zastanawiając się, to ta seniorka, ona nie jest aż taka głupia. Hello, ona nie jest głupia. Bo ona czuje, człowiek czuje i wie, że to jest wszystko na siłę. Takie na siłę wpychanie tych leków i tak dalej. No ale dlaczego te leki wpychają na siłę? No wiadomo, te leki trzeba kupić, one są drogie. No ale też do końca niekoniecznie aż takie drogie, bo przecież jest dofinansowanie od państwa dla osób starszych w zależności od stopnia przyznanej im choroby, tak? No ale przecież też na tym wszystkim wszyscy muszą zarobić, tak? Firmy farmaceutyczne, no, koncerny farmaceutyczne, apteki, lekarze, szpitale, Alterheimy, czyli domy starości. No i każdy musi po prostu na tym wszystkim zarobić, a na tych seniorach robią sobie doświadczenia, jak te leki są przez nich przyjmowane i jakie później ewentualnie mogą wystąpić objawy, tak? No i co? I czy ci biedni seniorzy mają prawo głosu? Nie. Nie. Oni są ubezwłasnowolnieni, oni po prostu muszą wykonywać prikazy i nie mają nic do powiedzenia. No. A jak jest, najlepiej jak jest dofinansowanie właśnie od strony państwa, no to przecież jeszcze te osoby starsze, seniorzy mają emeryturę, na których łapę trzyma rodzina. No i niech taki senior żyje jak najdłużej, ale wszyscy mają z tego korzyści. No i tak to się dzieje. No, ci pielęgniarze, pielęgniarki niby szkulone, a nie mają w ogóle podejścia. No, mają problem, żeby senior czy seniorka zażyli leki. No, tylko się denerwują, od razu nerwy i to widać, to naprawdę widać gołym okiem bardzo, bardzo wyraźnie. Ugotowałam obiadek, zaraz Wam pokażę też w tym filmiku. Co ja chciałam powiedzieć? A, już wiem. Ja wcześniej wspomniałam, jak moja seniorka chowała banany i ja nie mogłam ich znaleźć. Przypominacie sobie? Kojarzycie sobie? A jak nie, to zapraszam do poprzednich filmów i znajdziecie tą treść. No i dorwałam ją na gorącym uczynku. Po raz kolejny kupiłam banany. Bo wiem, że przecież ona je po prostu podkrada, wcina je, to znaczy, że je bardzo lubi. To znaczy, ja mam taką nadzieję, że ona je wcina, tak? To znaczy, ja miałam do tej pory nadzieję, że ona je wcina, ale jednak je wcina. No i znowu akcja, nie ma bananów. Ale to była taka akcja, że to się zadziało dosłownie w przeciągu 5 minut. I kurczę, ja się skradam do jednego pokoju, potem do drugiego pokoju i patrzę do łazienki, a ona stoi w łazience z nożem i ona skórkę od banana tnie tym nożem na takie małe kawałeczki. Ja już w ogóle zauważyłam dzień czy dwa dni wcześniej, jak ona w kuchni obierała sobie jabłko i ona te skórki też takim nożykiem, ona kroiła te skórki. Ja się jej pytam, a dlaczego ty tak kroisz te skórki? Że ja mam się nie pytać, bo ona wie, co ma z tym zrobić, że ja mam iść z kuchni i ona sama ona wszystko zrobi, ona wie, co ona robi. Wiecie co, ja tak jakoś po prostu rzeczywiście poszłam na górę,
coś tam zrobić i zostawiłam ją, bo myślałam, że ona wrzuci to do bio, do tych resztek bio. No i niestety nie wyrzuca tych skórek do bio kosza, tylko stała nad muszlą klozetową i ona cięła tę skórkę, tą skórkę od banana. Ja tak delikatnie, żeby ona się nie wystraszyła, żeby ona się nie ucięła tym nożem, nie skaleczyła. I ja tak, halo, ona, a halo, halo, i ona dalej to robi. A ja mówię, ale co ty robisz? Ja patrzę, ona chciała wyrzucić to do muszli. A ona mówi, że trzeba to wyrzucić, ale ona na takie małe kawałeczki to pokroiła, żeby się nie zapchało. A ja mówię, nie tutaj, nie tutaj. Tu proszę, masz tutaj woreczek i tu się wyrzuca te resztki. Ona, no dobrze. I ona tak wrzuciła te resztki, ale ja jestem tylko ciekawa, ile tych skórek od banana poszły do, no, do toalety. Także wiem już, że banany są zjadane, a skórki zostały wyrzucane. Dobrze, że ona je kroiła, że to się w ogóle nie zapchało. Ona zresztą tam na dole mieszka. No i były wyrzucane do muszli klozetowej. A ja z kolei tak zachodziłam w głowę, gdzie ona może te skórki wyrzucać od bananów. I ja myślałam, że tutaj jak te tuje rosną, albo te krzaki takie, nie? Ja myślałam już, że ona po prostu wychodzi do ogrodu i ona je tam wrzuca. Ale nie, okazuje się, że no, przyłapałam ją i już wiem, gdzie lądowały skórki od bananów. Także tak jak mówiłam wcześniej, że te trzy banany, które ona wcześniej zakosiła mi, no ona później znowu i dwa banany poszły, teraz ten jeden, to znaczy dwa banany wzięła, ale jeden zjadła, a ten drugi musiała schować, albo ona już je tak wpędzlowała szybko, ale to jest niemożliwe, bo to trwało 5 minut, a jeszcze widziałam dwa banany w szufladzie, także nie, taka duża, głęboka taka szuflada, oni tam chowają właśnie owoce, a w drugiej szufladzie chleb, pieczywo. No i takie to sztuczki ci seniorzy, no robią nam, no właściwie nam czy sobie, no nam i sobie właściwie, no i rodzinie, bo jakby się coś tam zapchało, no to rodzina ma w tym momencie kłopot, problem i musi kogoś tam wołać, nie, do otkania tego wszystkiego. No i takie to są siupki, no. Słuchajcie, kochani, jestem w trakcie gotowania znowu zupy z soczewicy. Dzisiaj będzie dodana marchew starta. Tylko zeszklę tą cebulkę, już jest gotowa. Dobra. Tutaj jest już dodana marchewka i soczewica. Do tego dojdą pomidory z puszki, krojone, ziemniaczki i zacierka jajeczna z kurkumą. Cebulka jest już dodana. Dodam zaraz pokrojone ziemniaki, a potem pomidory z puszki pójdą po kolei. I ta zacierka. Będzie zupka bardzo smaczna. Już idą pokrojone ziemniaczki w kosteczkę. Słuchajcie, zróbcie sobie taką zupkę. Ona jest tak pyszna, naprawdę. Zamieszam. Ja tą zupę gotuję już na jutro, żeby mieć. No.
i dodaję już te pomidorki. Pomidorki dodane. Zaraz tutaj włączę tylko lampkę, żeby lepiej widać było. Oczywiście kurkumy też troszeczkę dodałam. I co jeszcze dodałam? Trochę bulionu i ostrej papryki. Tą cebulkę, jak się szkli, to razem z czosnkiem, ale ja nie miałam świeżego czosnku, to dodałam w proszku. No, wyszedł cały garnek. Ojojoj. A ja tutaj jeszcze tą zacierkę chcę dodać. Kurde. A może jej nie dodam? No, ale jak to nie dodam? No, dodam trochę. Tylko niech to się teraz podgotuje. I jeszcze tą zacierkę wrzucę. Może nie wszystko, może pół tego, co tutaj jest. Żeby tak się majtało w tej zupie. Ten makaronik maleńki. Ta zacierka. I właśnie albo słodką śmietankę dodaje się na sam koniec, albo po prostu do talerza. Ja do talerza daję. I wtedy zalewam zupkę, nie? Spróbujcie, naprawdę jest przepyszna. O, gęsta zupka. Ja takie lubię. Zupka musi być taka, żeby się nią najeść i jeszcze do tego móc delektować. A jeszcze pstryknę trochę curry. Poprzednio też dodałam curry i ona, ta przyprawa daje taki, no taki fajny, taki wyselekcjonowany smak, no, że tak powiem. Dobra, to zupkę zaraz będę wyłączać, tylko jeszcze tą zacierkę dam. Maszynkę już wyłączyłam i ta zupa już jest prawie gotowa, a tą zacierkę wrzuciłam teraz. I ona dojdzie sama do siebie. I tutaj zaczynamy wcinać zupkę. Przepis jeszcze raz podaję w komentarzu i w opisie. Zapraszam. Tutaj na spacerze w parku. Zobaczcie, to jest ogromna lipa. No nie jedna, bo tam... W dali tutaj właśnie, co widzicie, ale tutaj właśnie trzy Rosjanki zrywają te kwiaty lipy po to, żeby parzyć je i pić na przykład sam taki napar albo z herbatą zmieszać. A tutaj zobaczcie, zrobiłam przybliżenie. Czarne kaczki. Jakie słodziaki, jasne dzioby, boją się. Spójrzcie, jakie białe noski mają śliczne. Ja, angst, naturlich, ja. Hop, zanurkowały, no i zaraz dzioby, hop. Wynurzą. One tam coś tam, o, złowiły. Tak, tak. O, ta młoda podpłynęła. No, ślicznochy. O, nurka jak dała znowu. O, tutaj podeszłam bliżej do tej lipy. Zobaczcie, jaka jest ogromna, obszerna. Tu jest jedna. Tam jest druga. I tutaj jest trzecia. No, tworzą taki trójkąt. A jakie te kwiaty są duże, takie zdrowe. Świeże, nowe. No, młode kwiaty lipy. No i cóż, będę kończyć ten filmik.
Do usłyszenia, kochani. Całuski, pa!